Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowej grze. Jak długo na kanale? Nie wiem, zobaczymy. Witam serdecznie w Card Life. Nowa gierka. Oczywiście nowa gierka na kanale. Niekoniecznie nowa gierka zupełnie, bo Card Life wychodziło już kilka ładnych miesięcy temu. Natomiast dopiero niedawno przeniesiono na Steama. Teraz możesz spokojnie sobie kupić na Steamie. Czym jest Card Life, moi drodzy? Card Life jest to gierka podobna do Minecrafta. Z tym, że wszystko jest zrobione z kartonu. Wszystko, co robimy, wszystko, co żyje, chodzi, biega, pełza, cokolwiek, zrobione jest z kartonu. Chciałbym sobie pograć, właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy ta gierka wam się spodoba, czy przypadnie wam do gustu. To ciekawe, w Card Life też można grać na serwerach online, więc jeżeli ktoś miałby z was ochotę, albo miałby w ogóle tą gierkę, może znać tą gierkę, pograć sobie, nie ma problemu. Możemy zrobić jakoś streama, gdzie będziemy razem budować, biegać, bić się, nie wiem, cokolwiek tam. Tak jak widzicie, właśnie moja postać też jest zrobiona z kartonu cała. Teraz postaram się wam ją pokazać. Tylko chciałbym to drzewko pierwsze ściąć od razu. O, leci! Uwaga, drzewo! Nice, nice, nice. Mamy trochę rzeczy zebranych. Teraz jak tu było? O! Tu mamy opcję tworzenia, a naszej postaci jeszcze nie widać. Dobra. Co mamy dalej? Harvest, a flax, bush to collect fiber. Okej, okay, czyli potrzebujemy teraz zebrać jakieś roślinki. I nie wiem jak wy, ale ja słyszę wilki. Trzeba będzie na nie uważać, bo one mogą mi zrobić krzywdę. A na początku... Wow. Co to było? Co to było? Halo? Proszę nie atakować biednego tutaj cudzoziemca. Ja chcę się nauczyć grać. Dobra. Chciałem to zebrać. Okej. Okay. Gierka właśnie od jakiegoś czasu pojawiła się na Steamie, więc gdyby ktoś z was miał ochotę sobie z nią pograć, macie link oczywiście w opisie na dole. Możecie sobie zobaczyć. Ja tą gierkę już mam ładnych kilka miesięcy. U siebie, ponieważ wykupiłem sobie, kupiłem ją, gdy była we wczesnym dostępie jeszcze, bardzo wczesnym dostępie. Wtedy faktycznie... Co to? Żółw! O nie, jak on wygląda! Jaki ty piękny jesteś, przyjacielu! Przyjacielu, nie odchodź, będziesz moją miniaturką! Jak mu się oczy świecą! Wow, jest moc! Przyjacielu, będziesz moją miniaturką. Tak jak wspominałem, grę mam już kilka miesięcy. Nie grałem za bardzo w nią, powiem wam szczerze, bo początki były straszne. Nie dało się praktycznie nic zrobić, serwery wywalało co chwilę. Była po prostu niegrywalna. W tym momencie jest na Steamie, jest praktycznie w pełni grywalna już, tak mi się wydaje. O Jezu. Nie, zostaw mnie! Uciekaj! Zostaw mnie! Nie, poszedł dziku! Poszedł! Zostaw mnie, ratunku! Żółwiu, pomóż! Poszedł sobie? Poszedł, dobra. Mało brakowało. Dobra. Musimy się... Co to? A to on tak chodzi głośno. Czego ryczysz? O czym to ja mówiłem? A, o tym, że gierka teraz jest w pełni, właśnie mam nadzieję, grywalna. Jestem głodny. Czy ja mam coś do zjedzenia? Czy ja tą dwójeczkę mogę sobie wszamać? Mogę wszamać. Cudownie. Ja potrzebuję to... O, tam was te harwesty, które muszę zebrać. Flag z busze muszę zebrać. To jedziemy po nie. Gierka przypomina Minecraft troszeczkę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Z moich odczuć tak wygląda. Oczywiście system sam rozgrywki jest bardzo podobny. Budujemy, próbujemy przetrwać, ulepszamy wszystko co i jak. Co ciekawe, za chwilę wam postaram się pokazać. O, craft wooden hatchet. Właśnie o to mi chodziło. Wooden hatchet. Craft. I patrzcie, to jest najfajniejsze w tej gierce, że możemy sami tworzyć sobie te rzeczy i one będą wyglądały tak jak my je stworzymy. Czyli pierwsze co, to łapiemy sobie tutaj. I nasz hatchet będzie wyglądał tak. Tak, i tutaj zygzacek zrobimy. Zygzacek tutaj będzie taki.
A tutaj znowu będzie taki. Zaraz wam pokażę, jak on będzie wyglądał pięknie. A tu będzie miał szpic. Nie będzie miał szpicu. O, patrzcie. Ta-dam! Jest cudowny, piękny. Ja go stworzyłem, więc mi się bardzo podoba. I jeszcze wytniemy mu na samym środku serduszko. Żeby było wiadomo, kto go stworzył, kto go kocha. Kto się będzie nim opiekował. Ta-dam! Create. Dobra, macheta. Pod siódemeczką. Ta-dam! Teraz muszę mieczyk stworzyć. I taka sama zasada. Tworzymy sobie mieczyk. Wooden bolt. Short sword. Ale to brakuje mi czegoś do niego jeszcze. Czego brakuje mi? A, drewna brakuje mi i tego fibera jeszcze. Okej, czyli musimy zebrać sobie fiber. Pod F-ką mam zwykłą rękę. Dobra. I need zwykła ręka. I tu są fiberki. Dawaj mi fibery. O, tam dole też, tam dole też leżą. To mi się bardzo przyda. To mi się bardzo przyda. Ja powiem wam, że już nawet kiedyś planowałem, jak jeszcze ona była w tej właśnie wczesnej wersji, jeszcze nie na Steamie, chciałem nagrać właśnie odcinek z tego, ale po prostu gra była niegrywalna jeszcze. Teraz widziałem, że twórcy w końcu ją zaczęli rozwijać. I faktycznie robi się coraz lepiej, mam nadzieję, że będzie tak dalej. Że będzie można z tego jakąś fajną serię zrobić. Bo bardzo chciałbym wam pokazać, jak tam się, jak Mift idzie gra w tą gierkę. Dobra, zbieramy fiberka. Wychodzi gdzieś koło mnie. I mi się to... Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Chciałem wam powiedzieć. Dobra. Teraz siódemeczkę. I tniemy. O, jest moc, zobaczcie. Moc ścinę. Coś mi tu wyje cały czas. I to jest trochę przerażające, powiem wam szczerze. Dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek zapoznawczy, żebyście zobaczyli w ogóle gierkę, żebyście powiedzieli mi, czy chcielibyście zobaczyć z niej trochę więcej odcinków. Jeżeli tak, to ja taką prośbę jestem w stanie spełnić. A nawet byłbym mile zaskoczony, gdybyście powiedzieli, że tak, chcemy Card Life. Chcemy więcej odcinków, zrób nam to, że tak powiem. Dobra, tworzymy mieczyk. Musimy zrobić mieczyk teraz. Craft. I taka sama zasada, musimy go na początku zrobić sobie. Aha, to tutaj nie poszalejemy. Taki poszczepiony zrobimy na blokach. O, taki, 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 taki. Później szpic. I znowu taki, 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 taki. O, taki będziesz. Taki będziesz cudowny. A, piękny. Piękny ty mój. O, to ja bym sobie zamienił miejscami to. To by było mi delikatnie wygodniej. Dobra. Defeat a deer and its rough meat. Okej, okay, czyli musimy pokonać jelonka jakiegoś. Tylko Kaja znajduje teraz jelenia. A nie mogę zabić tego? O, tego pawia? Pawiu, pawiu! Pawiu, pa... O, tam są niedźwiedzie. Siema, pa! O nie, on atakuje! O nie, to jest niebezpieczny paw! Ale chyba dam radę. Wow, jak walczył z nami! O kurde. Ósemka, mogę to zjeść? Mogę zjeść, okej. Okay. A czy nie musieliśmy w końcu jelenia atakować, tylko mogliśmy rozwalić pawia. Dobra. Collect your rewards, pod J. O! A, czyli takie quest teraz możemy robić sobie. A nie ma czegoś takiego jak collect all? Wooden spade. Dobra, czyli musimy zrobić szpadelek. Go szpadelek. Craft. A tego zrobimy normalnego, taki bez zbędnych, tylko taki bardziej ścięty może. I tu mu zrobimy takie, 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 takie wycięcie. Lewituje? Niech lewituje. Dobra. I teraz możemy też to chyba sobie ten... Aha, to nie to. O nie. Collect dirt with your hands. Czyli musimy zebrać trochę ziemi ze swoimi rękoma. Dobra.
i teraz pewnie dostaniemy szpatułkę. No właśnie, no mamy dwie, ale to jest nieistotne. Place wooden foundation to start building. Okej, czyli mamy się gdzieś osiedlić. Czy może faktycznie tu byśmy się na początku osiedlili, tak, co wy na to? Co wy na to, powiedzcie mi? Ja myślę, że to jest spoko opcja. Foundation. Gdzie są fundamenty jakieś? Chyba to są fundamenty. Wooden square foundation. Double foundation. Nie, to zwykłe chyba chcemy. Craft. A, też to mogę stworzyć. Nie, no to będzie normalne, chcemy. Dobra, i to może zamiast tego sobie damy szósteczka. Go szósteczka. Mogę to wyżej. Mogę to wyżej zrobić. Albo mogę niżej zrobić. Tutaj. Tutaj chcę mieć. You are hungry. Piąteczka. Czamaj. You are. Nourished? Nourished? Co to znaczy? Na pewno mi to coś zrobiło. Coś złego chyba, coś mi się wydaje, ale okej. Place a wooden door. Dobra, ale na początku ja bym chciał chyba więcej fundamentów stworzyć. Create. Dwa. Trzy. O, myślę, że tak będzie dobrze. Teraz mamy po szósteczką. Go szósteczka. A to się przyklei jak do tego? A i to się nie przykleja w żaden sposób. Nie wiem, pod shiftem, pod kontrolem. Poważnie, to się nie przykleja. O nie. Słabo. O, to mogę przykleić. Tak, mogę przykleić, patrzcie. Dobra, 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 dobra. Działa to. Czyli mogę przykleić, dobra. Mamy fundament, teraz musimy drzwi stworzyć. Let's make a door. Tworzymy drzwi. Gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi? Wooden door. Crack. Dobra, szósteczka. O, czyli mogę sobie w te kropki. Achievement complete. Coś mi tutaj w ogóle ten. Coś mi biega w pobliżu. Mindstone a pickaxe. Okej, czyli musimy pickaxe zrobić. I musielibyśmy po stone iść, czyli tam możemy kopać stone, tak mi się wydaje. Tylko zaraz się będzie ciemno robiło, co mnie delikatnie może mi pokrzyżować plany. Wooden pickaxe. Craft. Nie, jego robimy normalnego, znaczy taki mniej więcej normalny. O! Cudowny, create. I dawaj mi jego po trójkę. O, ale mam pickaxe. Co to jest? To jest to, co ja mogę zebrać? Tak, to było to. Okej. Okay. Czyli mamy trzy stony. Ale my mogliśmy tu się osiedlić chyba. Tak, myślę, że my mogliśmy... Aha, trzeba trzymać w jednym miejscu, bo inaczej się ten... Trzeba wydobywać, aż to wszystko wybuchnie, w sensie. Tu jest fajne miejsce. Tu jest kopalnia. O nie! O nie! O nie! Co tu? Gdzie jestem? To jest? Emeralda zdobyłem. A jak ja mam stąd wyjść? Halo! Przepraszam, ja bym chciał wyjść! Shit happened. Tu jest coraz głębiej, to nie, ja bym chciał w tamtą stronę jednak. Tu jest mapa gdzieś. Aha, tylko ja nie wiem teraz, który jest kierunek, który. O nie! O nie! O nie! Jeszcze głębiej wpadłem! Nie! Skie, umrzesz! Co tu się stało? Wpadłem pod tekstury! Nie wierzę! W górę, przyjacielu! Tak! Tadam! Ktoś tu biega cały czas w ogóle. Powiem wam tak. Nie pytajcie się mnie, jak to zrobiłem, bo nie wiem. Chciałbym wam odpowiedzieć, ale nie jestem w stanie. Jak widzieliście, wpadłem pod teksturę i się znalazłem na górze jakoś dziwnie.
Czyli gierka wymaga jeszcze trochę pracy, jak widać. Draft a Stone Square Armor. Okej. Okay. Ale... Czyli z tego mam zrobić. Okej, okay, czyli potrzebujemy trochę więcej tego. Kamienia potrzebujemy jeszcze trochę. Jestem głodny? Nie, jestem głodny. To bierzemy mojego pickaxa i idziemy kopać jeszcze. Tylko teraz będziemy kopać trochę tak ostrożnie, że tak powiem, żeby nie wpaść pod tekstury jednak. Bo nie chciałbym jednak, powiem wam szczerze. Dobra, kopaj. Kopaj, przyjacielu. Także ogólnie gierka wymaga jeszcze trochę dopracowania, ale mam nadzieję, że twórcy będą dalej działać coś w tym względzie, że będzie coraz lepiej, bo gierka naprawdę jest zacna, jest co pograć, można by fajnie się tutaj pobawić, ale tak mówiłem, trzeba niestety nawiązać troszeczkę dopracować jeszcze. Tego brakuje mi, jeszcze brakuje mi tego kamienia, dobra, kopiemy. Igar hungry? Nie, jestem najedzony jeszcze, nie ściemniaj. To ciekawe, w ogóle kopię kartonowym kilofem, kartonowym drewnianym kilofem, kartonowe kamienie. Także jest moc. Niech ktoś mi powie, że nie można. Dobra. Craft. I can make it. Jej. Takie zakręcone będzie. To będzie takie. Ła, cudowne. Dobra, to jest ten. O, to wygląda jak Batman. I stworzymy sobie ten armorek. Będziemy teraz bezpieczni, mam nadzieję. Oj. To machaj go, dobra. Dalej. Rato. Tutaj pomarzemy. O, zobaczcie, jaki będzie armor. No, kurde, idealny wręcz, powiedziałbym. A tak może być? O, taki pojedziemy tutaj, tutaj pojedziemy w tą. Tutaj w tą, tutaj w tą. O! Cud Gitmalina. Dobra, mamy armor. Ciekawe, czemu mojej postaci nie widać. Zresztą, czy to istotne? Co ja mogę zjeść? Czwórkę? Nie, piątkę mogę zjeść. Tak, piątkę mogę zjeść, ewidentnie. Dobra. O nie, mam teraz pokonać tego, wilka. Ale to zanim pokonamy wilka, to ja bym chciał się wyposażyć w chyba lepsze rzeczy jeszcze. 22, 18... To chwilę sobie pokupimy jeszcze, moi drodzy. Bo jeżeli mamy zabić wilka... Wilk jest dosyć potężnym stworzeniem. Mam nadzieję, że wygram z nim, kurde, w ogóle. Jak to ładnie pękasz tutaj. Rozpada się cudownie. Dobra, jeszcze trochę pokopiemy. Ciekawe, czy to możemy się zawalić na mordę. Ale chyba nie, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że takich zdolności jeszcze nie ma. Bo jak już miałbym się mierzyć właśnie z wilkiem, to wolałbym być ubrany jednak. Nago lasa. W tych, na golasa w kartonowych portkach, nie ma co biegać. Jaki jest mi daleki zasięg jest tego, kopania. To jest chyba kilof na wysięgniku, coś mi się wydaje, powiem wam szczerze. A? Wiele my tego mamy tutaj w ogóle, co to jest? Aha, coś ze zwierzęcia coś. Hełm. Craft hełm. Pełny ktoś normalny. Żadnych udziwnień, żadnych wydziwnień. Dobra. Teraz potrzebuję nóżki. Potrzebuję fibera. Go fiber. Gdzieś go tu widziałem ostatnio. Tu jest, o, mamy. Let's take some fiber. O, co tam lata? To jakiś gargulec jest, zobaczcie. To ja na razie może bym tych gargulców unikał. Żeby tak, wiecie, nie kusić losu. Chciałbym tą gierkę chwilę pograć, więc... Te gargulce są mi wybitnie na rękę tam. Więc uciekamy, idziemy szukać Fibera. Fiber, where are you, my friend? O, tam jakiś boss chyba jest, boss czerwony. Na pewno docelowo potrzebujemy łóżko. Bo bez łóżka będzie słabo.
Bo wydaje mi się, że w nocy możemy spać, tak normalnie spać. Aczkolwiek pewnie nie jestem, więc dopiero dowiem się za chwilę. Jak ogarniemy to... Dobra. Tu jeszcze jest fiber. Są wszędzie gargulce. Gargoyle tu są, ale już dzień wstaje. O, już jest prawie dzień. Dobra. Teraz pewne one znikną i się pojawią normalne zwierzęta. Znaczy kartonowe normalne zwierzęta. O ile kartonowe normalne zwierzęta możemy nazwać normalnymi zwierzętami. No chyba boss jest faktycznie, zobaczcie tam. On tak się świeci na czerwono. To chyba nie jest normalny stworzeń. Tam też są. Kurde! Dawaj mnie dzień! Bo ja potrzebuję fibera jeszcze. A nie, mam fibera już. Dobra, to robimy nogę. Craft. I też noga, znaczy nie, rękawiczki. Dobra. A do tego potrzebujemy... kamienia potrzebujemy jeszcze. To let's go make some kamień. Kamień mamy pod trójeczką kill off. Jaki dźwięk w ogóle kill offa. Trum. Ja bym sobie faktycznie mógł zrobić ten mieszkanko w skalę. Byśmy sobie pokopali trochę i byłoby spoko. Tylko gorzej mogłoby być z tym, z wstawieniem drzwi. Ale może kamienne by się udało zrobić? Jest jakaś myśl. Myślę, że możemy to rozważyć. Także pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli by wam się gierka podobała, chcielibyście zobaczyć moje dalsze przygody, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. I oglądajcie oczywiście, oglądajcie, komentujcie i róbcie cokolwiek chcecie, byle było to na plus. Chyba, że nie chcecie oglądać, no to wtedy dajcie mi też znać w komentarzu, że nie, ta seria jest do bani, ta gierka jest do bani, nie chcemy jej więcej widzieć. A ja wtedy powiem wam prosto z serca, zrobię jak będę chciał. Nie, żartuję oczywiście. Żartuję oczywiście, wezmę pod uwagę. Rozważę każde za i przeciw. Bardziej rozważę za niż przeciw, ale okej. Okay. Dobra, robimy sobie jeszcze ten. Legi, czyli nogi. Też nie będziemy wymyślać. Bo tu chodzi o zabicie stworów, a nie o wymyślanie. Dobra. Teraz jestem uzbrojony. Czy ja mogę zrobić miecz sobie jeszcze, taki lepszy jakiś? Kurde, brakuje mi rzeczy trochę. Dobra. A to idziemy atakować. Idziemy atakować! Do boju! Albo do gnoju. O, jestem głodny. Pod ósemką. Żyj, surowe mięso. Idziemy szukać tego. Idziemy szukać... Wilka. Chyba u góry jest. Wilku, a wilku... O nie, to niedźwiedź. To jest niedźwiedź! Uciekaj! Uciekaj, skie! Go, go, go! Czego mi mruczysz? Co to? Oj. To chyba nic ważnego. Czy jest jakiś pojedynczy wilk? Jest pojedynczy wilk chyba. Nie, nie jest, nie jest. Oj. Biegnie! Wilk biegnie! Umieraj! Umieraj, wilku! Tak! We kill some wolf. We're killing some wolfen. Place as simple as bed. Spawn point. Okej, okay, okej, okay, idziemy robić łóżko. Nie wiedziałem, że da się łóżka robić. Tylko to są spawny. Ciekawe, czy jak umrę, to mi to tracę ten. To tracę... mówcie mi. Jakiś punek. Dobra. Teraz łóżko. Bed. Simple bed. Craft. Też mogę stworzyć. Nie. Znaczy o tak, w sensie. W sensie, że ten tego ten. Ale my to chyba tak wiecie. No spokojnie. Mogę to jakoś obracać. Right click to rotate. Okej. Okay. Ja bym chciał wrócić jeszcze bardziej. Jeszcze. O. Tu postawimy. Mogę spać? Tym? Jakoś.
Nie mogę chyba. Place our wall torch. Przecież zanim zrobimy wall torch, to my potrzebujemy w ogóle ściany. Wood wall. Redwood. Potrzebujemy redwooda więcej. To go redwood. Ile mam minut? 25. O nie, to kończymy powoli, moi drodzy. Moi drodzy, kończymy, nie będziemy przedłużać. Mam nadzieję, że wam się podobało i że chcielibyście zobaczyć kolejną, kolejny odcinek z tej gierki. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji i na pewno zobaczymy się następnym razem, a tymczasem kończę. Trzymajcie się, cześć.